Witamy się w bardzo miłym gronie. Jesteśmy zaszczyceni obecnością pana posła Jacka Świata, którego bardzo serdecznie witam. Również pana posła Kazimierza Ujazdowskiego. Dzisiaj obaj panowie posłowie występują razem. Bardzo niewiele czasu zostało do wyborów europejskich. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Świata. Szanowni państwo, nasza wspólna obecność tutaj nie jest przypadkiem. Zdecydowałem się poprzeć, współpracować blisko w tej kampanii z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, ponieważ no, po pierwsze znamy się od 20 lat. Mamy, myślę, dosyć podobną konserwatywną wrażliwość, no ale przede wszystkim to, że jestem w Sejmie członkiem Komisji Kultury, a pan Kazimierz był przecież ministrem kultury, jest głównym twórcą programu kulturalnego Prawa i Sprawiedliwości. Więc w tych sprawach, w tych kwestiach jest dla mnie, mogę powiedzieć, autorytetem. Chciałbym, kiedy pan Kazimierz, w co głęboko wierzę, trafi do Brukseli, w pewnym sensie przejąć te inicjatywy, te pomysły, które przez lata tworzył, pilotował, na miarę swoich możliwości, umiejętności chciałbym je wdrażać, przypilnować tych spraw w Sejmie. Myślę tu choćby o takiej inicjatywie no, związanej z Wrocławiem Muzeum Ziem Zachodnich, ale też o innych pomysłach. Bardzo serdecznie chcę podziękować panu posłowi Jackowi Światowi za poparcie i też wyrażam wielką radość, że będzie ciągłość we wrocławskiej polityce kulturalnej, tak trzeba to powiedzieć. Nic nie zginie. Te inicjatywy, które podejmowałem i zawsze miałem wsparcie świętej pamięci Aleksandry, Natalii Świat, Jacka Świata, pana posła w tej kadencji, że te wszystkie inicjatywy będą podtrzymywane. Tak? Chcemy zbudować Muzeum Ziem Zachodnich z prawdziwego zdarzenia, znacznie większe niż szykuje się w ramach skromnych środków miejskich. Szanujemy miasto, ale chcemy większej inwestycji, taka, która będzie pokazywała dorobek Dolnego Ślązaków całej Europie. Chcemy wrócić do programu Patriotyzm Jutra, który był świetnie przyjmowany przez organizacje samorządowe, organizacje obywatelskie. Do programu, który wyszedł z Wrocławia, Śpiewająca Polska, umożliwiającego tworzenie chórów szkolnych. To świetna okazja, że można powiedzieć, takiego wyjścia młodego pokolenia, młodych ludzi w życie społeczne. I te wszystkie rzeczy nie zginą dzięki naszej współpracy. Ja będę bronił spraw polskiej kultury na arenie europejskiej. Tam też jest miejsce i na politykę kulturalną, i na dbanie o dobre imię Polski. A pan poseł Jacek Świat tutaj na miejscu w Polsce i we Wrocławiu, więc zawieramy tym samym porozumienie dla kultury. Pakt dla kultury. Oczywiście to wszystko zależy od werdyktu wyborców, ale nic nie zginie i ta współpraca w sferze kultury będzie jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej intensywna. Czy są pytania, szanowni państwo? Może jeszcze dodam. Jedną z takich inicjatyw Kazimierza jest pomysł, by przyszły rok Sejm ogłosił rokiem kardynała Bolesława Konwika. To się wiąże z okrągłą rocznicą 50. Słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Pamiętamy 18 listopada 65 roku ten list został ogłoszony, wywołując sporą burzę po obu stronach Nysy i Odry, a chyba szczególnie po naszej stronie. Był to milowy krok w normalizacji nie tylko stosunków polsko-niemieckich, ale myślę, że normalizacji stosunków europejskich po II wojnie światowej. Dziś doceniamy ten gest polskich biskupów, dalekowzroczność. Więc jest dobra okazja, żeby to przypomnieć, nie tylko to wydarzenie, ale również postać kardynała Konwika, wielkie zasługi do przywracania
się zachodniopolskiemu kościołowi. Myślę, że z taką inicjatywą wyjdziemy, jeżeli by to, nie daj Boże, nie wyszło, no bo ten cały plan będzie uchwalany jeszcze przy tym rozdaniu sejmowym, to oczywiście będziemy się starali, żeby przynajmniej była w listopadzie rocznicowa uchwała. Mam nadzieję, że również koalicja rządząca z przychylnością tej inicjatywy przyjmie. Jaki jest pomysł na Muzeum Ziem Zachodnich? No taki jak w 2007 roku. Przypomnę, że zbudowaliśmy Muzeum Ziem Zachodnich jako instytucję, powołaliśmy do życia jako instytucję państwowo-samorządową. Gospodarzem miało być państwo i Wrocław. Minister Zdrojewski zerwał tę umowę i postawił Wrocław w bardzo trudnej sytuacji dźwigania własnymi skromnymi środkami tej inwestycji. Bardzo doceniamy to, co robi Ośrodek Pamięci Przyszłość, czyli budowę ekspozycji stałej na Grabiecznickiej, tam gdzie zrodziła się wrocławska Solidarność, ale wiem od dyrektora Marka Mutora, że ten obiekt będzie można powiększyć, rozbudować, że teren na Grabiecznickiej pozwala na jego zwiększenie. I po dojściu do władzy w 2015 roku damy temu przedsięwzięciu większy rozmach, bo nie można tego traktować jako pretensje Wrocławia do Polski. To powinno być jedno z publicznych muzeów, które pokazuje fenomen polskości na ziemiach zachodnich, stworzenia tutaj wspaniałej cywilizacji i kultury, a także tego, że stąd wypływał głos na rzecz jedności Europy w bardzo trudnych czasach dyktatury komunistycznej. I to państwo polskie powinno się pochwalić tym, co Dolnoślązacy uczynili dla historii, dla kultury. Był jeszcze jeden pomysł pana ministra, ja dobrze pamiętam, Muzeum Kresów Wschodnich. Czy do tego też podejdziecie? To do tego podejdziemy na pewno jako rząd, jako formacja rządowa, ale po wygranych wyborach w 2015 roku to jest też w naszym programie, ale nie przesądzamy miejsca, tak? Tutaj nie mogą padać łatwe deklaracje. Jest dobre programowe przygotowanie do tego przedsięwzięcia. Profesor Lewutko, historycy wykonali kawał dobrej roboty, ale nie przesądzajmy o miejscu. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania?